Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu Przewodnik do Długowieczności. Dzisiejszy temat będzie tematem, który wielu z Państwa wyda się prosty i na pewno dużo wiecie na ten temat. Jednocześnie chcę podkreślić, że warto przypomnieć sobie roślinę, o której będziemy rozmawiać, ponieważ ona ma niezwykłe właściwości i jest uznawana w całym świecie za jedną z najcenniejszych roślin leczniczych i poprawiających również naszą urodę. Szczególnie odnosi się to, myślę, że tu panie będą chciały sobie przypomnieć te właściwości. Nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem, dyplomowanym zielarzem i fitoterapeutą i zachęcam Państwa, miałem tą ogromną przyjemność gościć w Kebella Beauty Clinic w Katowicach fajne grono osób wczoraj, którzy przyszli do nas, do kliniki, żeby sobie powymieniać troszeczkę informacji na temat suplementacji ziół i naszych preparatów. Także zapraszam Państwa, kto w Katowicach chce się spotkać ze mną na konsultacji albo porozmawiać. Zachęcam, Szanowni Państwo, w każdą środę możecie Państwo umówić się ze mną na konsultację albo w Kebella Beauty Clinic, albo telefonicznie, albo jeżeli oczywiście wcześniej damy znać w Paletach, w przepięknym pałacyku i w tych zabudowaniach gospodarczych, w których tam mamy też nasze biuro i magazyny. Fajne miejsce. A dzisiejsza gwiazda, że tak powiem, czyli aloes, jest to roślina i zacznę tutaj od tego, co ona chowa w środku. Dlaczego? Za chwileczkę pokażę Państwu, że ekstrakt z aloesu, miąższ z aloesu, ma tak szerokie zastosowania w suplementacji, w kosmetologii i w medycynie. Z bardzo prostego powodu. On ma bardzo specyficzny skład chemiczny. Czyli gdybyśmy chcieli odnieść się do tego, w jaki sposób ta roślinka potrafi tak wspaniale w tak wielu różnych miejscach działać na nasz organizm, to wynika, Szanowni Państwo, z czystej biochemii. Czyli z tego, jak nasz organizm będzie reagował na składniki zawarte w aloesie. I teraz tak w najprostszym odniesieniu jest około 75 różnych ważnych substancji chemicznych, a więc naprawdę dużo, które to substancje będą wywierały aktywny wpływ na nasze zdrowie. Czyli teraz będą witaminy, będą minerały i aminokwasy. To jest bardzo ważne. Oprócz, i tutaj od razu powiem, tych aminokwasów, czyli elementów budulcowych białka, będą białkowe biostymulatory. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli potrafimy w prawidłowy sposób zachować składniki aloesu, to aloes zachowa również siłę działania poprawiającego odporność. To jest bardzo ważny element. Ale zobaczmy dalej. Aloes zawiera bardzo silne i cenne enzymy. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe. I tu nie chodzi o to, że będziemy się karmić aloesem po to, żeby wchłaniać omega-3, ale będziemy korzystali z niektórych z tych kwasów, na przykład kwasu myrystylowego czy kaprylowego w celach leczniczych. Zawiera również specyficzne cukry. I to nie jest słodka roślinka zawierająca gigantyczne ilości glukozy i fruktozy, chociaż też troszkę zawiera, ale zawiera cenne składniki mukopolisacharydy, które mogą być traktowane na przykład jak elementy poprawiające pracę przewodu pokarmowego. Później mamy substancje przeciwbólowe. Mamy substancje przeciwzapalne, mamy substancje przeciwbakteryjne, mamy saponiny, tak? Czyli saponiny, czyli tak jakby można mydła, tak? O właściwościach ściągających, lekko odkażających, myjących. Mamy lignany, mamy pochodne antrachinonowe. I tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, bo jest taka substancja, jest to aloina i emodyna.
I te substancje obie są w skórce i dobrze by było, jeżeli wybieracie jakiś aloes, a mam nadzieję, że będziemy za chwileczkę dążyli do tego, że wszyscy będziemy chcieli tylko jeden, dlatego że będzie miał bardzo wyjątkowy skład i jest nasz, że żeby ten ekstrakt aloesu nie zawierał aloiny i emodyny. To jest bardzo ważne, tak? Czyli zobaczcie, to, co teraz Państwu powiem, ma uzasadnienie silne biochemiczne, ponieważ zobaczcie, że to znajduje odzwierciedlenie w składnikach zawartych w aloesie. No dobrze, no ale zanim przejdziemy do aloesu i zanim przejdziemy do jego zastosowania, to warto sobie przypomnieć, że otaczający nas świat i nasze zachowania mogą powodować, że nie zawsze będziemy się czuli zdrowo. Czyli na co mamy zwracać w codziennym życiu uwagę, żeby znaleźć wewnętrzną motywację, żeby zastosować aloes? Czyli trucizny, które nas zabijają. I będę przypominał bardzo często Państwu ten slajd, żebyście Państwo pamiętali, że nadużywamy leków. Leki są stosowane zbyt często, bardzo często w niewłaściwych połączeniach, które mogą być dla naszego zdrowia, a nawet życia niebezpieczne. Kolejną trucizną, która jest niebezpieczna, to są alkohole i oczywiście tlenek węgla i inne gazy, czy grzyby, czy inne substancje, które, szanowni państwo, to co pokazuje ten slajd, potrafią nas zabić. Dlatego, że dane tu pokazywane z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, pokazują, które trucizny nas najczęściej zabijają. I zobaczcie, że to leki są najczęściej powodem śmierci człowieka z powodu zatruć. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to są truizmy. Tytoń, alkohol, niewłaściwe odżywianie, o czym będę zawsze o tym mówił, azbest, zanieczyszczenia powietrza, to są trucizny. No dobrze, no ale jeżeli zaczynamy od tego zatrucia, to jakie to ma w ogóle znaczenie? Dlaczego mówię o tym w związku z aloesem? Dlatego, że aloes jako roślina słynie z tego, że należy do roślin, które pomagają nam w usuwaniu szkodliwych substancji zewnętrznych i szkodliwych substancji, które powstają wewnątrz naszego organizmu. Mówimy o tym, że to są produkty przemiany materii. Dlatego należy o tym pamiętać. Dla przypomnienia, szanowni państwo, punkty uchwytu, czyli miejsca, które będzie stymulował aloes, będzie pomagał nam w detoksykacji. To na pewno będzie wątroba jako narząd, który nam pomaga. Na pewno będzie skóra. Skóra jest również narządem, który pomaga oczyszczać nasz organizm. I tutaj jest bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o aloes, to myślę, że wszyscy się zgodzicie ze mną, że będzie jeden z podstawowych elementów detoksykacji organizmu i oczywiście nerki. Bardzo ważna rzecz. Proszę pamiętać, że aloes modyfikuje pracę nerek i zwiększa usuwanie z organizmu niektórych minerałów i substancji. Przepraszam najmocniej, mój asystent Dyzio zastępuje klucznika w domu. No dobrze, no to teraz przechodzimy, szanowni państwo, do tego, w jaki sposób ten nasz aloes może być podawany. To znaczy, mamy ekstrakt z aloesu. W ogóle nie dyskutuję z taką sytuacją. Każdy z nas może mieć w domu roślinę, z której będzie czerpał swoje zdrowie. Myślę, że część z Państwa ma po prostu aloes w domu. Pytanie tylko, kto z Państwa na co dzień korzysta z miąższu z aloesu jako substancji odżywczych, które pomagają wam w waszym zdrowiu. I ja kiedyś miałem taki etap w swoim życiu, że mieliśmy różne substancje, rośliny w domu, korzystaliśmy z nich, ale prawda jest taka, że szara rzeczywistość, to zabieganie, brak czasu powoduje, że nawet jeżeli bardzo kocham rośliny, to ja po prostu nie mam czasu, żeby ucinać te listki, usuwać tą skórkę, żeby tam nie było aloiny. Tak? Zaraz powiem dlaczego. I żeby korzystać z tego miąższu. Na pewno fajną rzeczą jest posiadanie aloesu,
Myślę, że tu się ze mną zgodzicie. Jeżeli chcecie sobie przyłożyć miąższ aloesu na skórę, to jest fantastyczna rzecz, jak Państwo wiecie. Jeżeli mamy jakieś zmiany na skórze, stany zapalne, a w niektórych sytuacjach nawet jakieś na przykład oparzenia, to łagodne oparzenia bardzo ładnie się namgoją, jeżeli przyłożycie miąższ aloesu. Ale słuchajcie, kto wam broni użyć ekstraktu z aloesów, Aloe Plus, na gazę, na wacik i przymoczki w taki sposób, żebyście użyli tego ekstraktu z aloesu na swoją skórę. To jest dokładnie ten sam efekt. Macie stabilizowany ekstrakt z aloesu i to jeszcze z dodatkiem dzikiej róży. Więc to jest jedna z takich elementów, w jaki sposób będziemy mogli zastosować ten nasz fundament zdrowia, czyli AAS. Jeżeli chodzi o zastosowanie Aloe Plus, bo za chwilkę troszkę więcej opowiem jeszcze o aloesie i o tym, u kogo warto go stosować, to tak wprowadzając jako jeden z elementów podstawowych, czyli jak go dawkować, po prostu stosujemy go natczo 3 razy dziennie, łyżkę stołową i popijamy wodą. W taki sposób zaleca się przyjmować aloes. Pamiętacie 75 różnych substancji chemicznych aktywnie działających na nasz organizm? No to zamieńmy to teraz, spróbujmy sobie wyobrazić osoby, którym aloes może pomóc. Czyli kiedy stosujemy ten aloes? Jeżeli pamiętacie, aloes zawierał substancje przeciwzapalne, poprawiające odporność i przeciwbakteryjne. Czyli automatycznie, jeżeli u kogoś występuje infekcja, na przykład infekcja układu oddechowego czy pokarmowego, aloes będzie świetnym wyborem. Ja nie mówię, że jedynym, ale świetnym wyborem, bo można przecież go mieszać z innymi preparatami. Przemęczenie i brak siły, dlatego że aloes poprzez składniki aktywne będzie zmieniał nasz metabolizm. On będzie pobudzał nas do życia. To tak trochę jak ashwagandha, jak adaptogeny. Bardzo niedoceniana funkcja aloesu, muszę Państwu powiedzieć. Kolejna rzecz, aloes jest świetny w procesie odchudzania. Będziemy o tym wspominać w naszym systemie Willoway Slim. To jest oczywista oczywistość i myślę, że wszyscy wiemy o tym, że aloes stosujemy wszędzie tam, gdzie możemy pomóc sobie ze stanami zapalnymi na skórze, a więc mamy trądzik, przebarwienia, a nawet zmarszczki. Jeżeli będziemy codziennie stosowali wysokiej jakości Aloe Plus, to zobaczycie, że ta skóra będzie zdrowsza, będzie mniej stanów zapalnych, będzie mniej zaczerwień, będzie rozjaśniona i jeszcze do tego, ponieważ substancje odżywcze w takim aloesie będą poprawiały elastyczność skóry, wyraźnie zmniejszą się zmarszczki. Ja już nie wspominam o tym, że, bo mówimy tutaj o zastosowaniu, zwróćcie uwagę, tego ekstraktu na skórę, ale również wypijanie aloesu będzie wyraźnie poprawiało funkcję skóry ze względu na zawarte tam składniki. To jest nasza gwiazda, czyli Aloe Plus, detoks i regeneracja. Kiedy stosujemy jeszcze? Nadwaga, otyłość, kłopoty z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała już mówiliśmy, ale tutaj w aspekcie cukrzycy. Proszę pamiętać, że aloes modyfikuje gospodarkę węglowodanów. Jest bardzo ważny element wspomagania u osób z cukrzycą. Spotykam się czasem z takim pytaniem: a co mam zrobić, ponieważ mam nadpotliwość, mam takie problemy? No nie jest to nic miłego, tak? Chciałbym sobie jakoś pomóc. Chciałabym sobie jakoś pomóc. Aloes jest jednym z elementów takiej kuracji, tak? Bóle głowy. Pamiętacie składniki aktywne? Pamiętacie, że tam były składniki przeciwbólowe i przeciwzapalne? Zobaczcie to, jak fajnie jest w fitoterapii
Jeżeli w tej chwili właściwie każda roślina ma już swój profil substancji chemicznych, które występuje w tej roślinie, to jak wychodzi się ze składu, ja nie mówię, że szczegółowego, ale takiego ogólnego składu rośliny, zobaczcie, jak łatwo przejść do tego, że jeżeli kogoś coś boli, to można również podać aloes. Kolejna rzecz, i na tym bym się chciał chwileczkę zatrzymać. Kochani, pamiętajcie, że jeżeli macie problemy z przewodem pokarmowym, i tutaj też, i to nie jest rzadko, to jest często, spotykamy się z osobami, które mają zgagę, stan zapalny żołądka, refluks, wzdęcia i zaparcia. Szczególnie zwracam uwagę osób, które mają tą zgagę i refluks. A z powodu na przykład zarzucania, a to jest bardzo niebezpieczne, żółci do żołądka mogą mieć stany zapalne, są bardzo niebezpieczne w żołądku, bo to może być stan przedrakowy, więc na to zwracajcie zawsze uwagę. Jeżeli u kogoś się stwierdzi zarzucanie żółci do żołądka, to jest to bardzo niebezpieczne. Więc zastosowanie aloesu, i mówię wam to już z praktyki lekarskiej. Słuchajcie, jedną z podstawowych rzeczy, jaką należy zastosować u osób z Helicobacter, ze zgagą, z refluksem, poza ułożeniem ciała w trakcie snu, poza odpowiednim dietą i innymi ziołami, zawsze, jeżeli spotkacie się z kimś, kto ma takie problemy, proponujcie mu wysokiej jakości ekstrakt z aloesu. Działa niesamowicie. Bardzo ważna rzecz i proszę, żebyście zapamiętali. To jest jedna z podstawowych rzeczy, którą chciałbym, żebyście zapamiętali. Aloes, żołądek, zgaga i refluks. Celulit. Jeżeli mamy zatrzymanie wody w organizmie i problemy na przykład z nerkami, to aloes modyfikuje pracę nerek. Powoduje, że zwiększa się ilość wypłukiwanych z tkanek różnych, nazwijmy to osadów, które tworzą celulit, i też wspomaga się kształtowanie sylwetki. Jeżeli wchodzi się w te programy, wszystkie odchudzania, wygładzania skóry, to aloes jest jednym z podstawowych wyborów. Pamiętamy o detoksykacji? Pamiętamy. W związku z tym, jeżeli ktoś długo zażywa leki, to proszę pamiętać, że jednym ze sposobów poprawy funkcjonowania organizmu jest podanie takiego adaptogenu, jaki ja nazywam aloes, takiego adaptogenu jak ekstrakt z aloesu. Uzależnienie od używek, czyli trucizny w naszym organizmie, i zwróćcie uwagę, że ja do używek i do trucizn zaliczam również słodycze. Na co zwracać uwagę, kiedy wybieracie aloes? Co takiego szczególnego, jakąś chociaż jedną cechę powinien mieć aloes, na którą zawsze warto zwracać uwagę? Otóż Aloe Plus, czyli detoks i regeneracja z Willowaya, nie zawiera takiej substancji jak aloina i emodyna. Dlaczego? Dlatego, szanowni państwo, że gdybyście wzięli i sami zrobili sobie ekstrakt z aloesu i zrobili to nieumiejętnie, to w tym ekstrakcie może pojawić się aloina i emodyna. A są to substancje, które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia, dlatego że mogą powodować masywne biegunki. I Aloe Plus nie zawiera tych substancji. To jest bardzo ważne. I to jest jeden z elementów, gdyby ktoś was pytał, dlaczego taki aloes, a nie inny. Czystość tego aloesu, jakość tego aloesu, ale również to, że nie zawiera aloiny. Czyli jeżeli zobaczymy sobie na skład, jeżeli zobaczymy sobie na to, jak powstaje ten aloes, to tu jest kilka takich ważnych elementów. Jak wiecie, słyniemy z tego, że staramy się wynajdywać i produkować najdoskonalsze preparaty z najwyższej jakości surowców. I tu jest podobnie.
Czyli macie sok z liści aloesu zwyczajnego z dodatkiem soku z owoców dzikiej róży. Co jest bardzo ważne, sok z aloesu jest wytwarzany z miąższu liści po usunięciu powłoki naskórkowej, czyli nie zawiera aloiny i emodyny, z Meksyku i Hiszpanii. I tu jest bardzo ważne również, że plantacje aloesu, z którego pozyskujemy surowiec, nawożone są w sposób naturalny, a wegetacja prowadzona jest bez zastosowania pestycydów. Czyli ta czystość tego preparatu tutaj, który Wam dajemy, i naturalność tego preparatu jest kluczem do sukcesu. Jeżeli chodzi o zawartość, czyli taką dzienną dawkę, to 3 łyżki stołowe to jest 36 ml soku z aloesu i 9 ml soku z owoców dzikiej róży. To jest dzienna dawka, tak szacujemy naszego Aloe Plus. Czyli jeszcze raz, szanowni państwo, bo tutaj przepiękne są liście aloesu. Odtruwanie organizmu i pobudzanie pracy przewodu pokarmowego i pobudzanie perystaltyki i gojenie stanów zapalnych w przewodzie pokarmowym. To jest klucz do sukcesu. Wszędzie tam, gdzie spotykacie się z kimś, kto jest zmęczony, kto ma problemy z przewodem pokarmowym, u kogo trzeba pobudzić metabolizm, u kogo trzeba pomóc w poprawie odporności, to jest miejsce dla aloesu, tak? Czyli pamiętacie składy. Stany zapalne przewodu pokarmowego i to proszę, tak jak w tej anegdocie w kabarecie, wężykiem. Refluks i zgaga to są spektakularne sukcesy, jeżeli zapamiętacie, że należy tam zastosować aloes. Spektakularne sukcesy. Odporność, kontrola rozwoju drobnoustroju w organizmie i to nie tylko w przewodzie pokarmowym, chociaż tam tak naprawdę będziemy osiągali najwięcej. Tak? Podkreślałem to, że aloes jest gwiazdą dla odchudzających się, a no między innymi dlatego, że poprawia metabolizm insuliny i tolerancję, prawidłową tolerancję glukozy w organizmie. Jak wiecie, ja jestem wielkim wrogiem cukru, dlatego że uważam, że to cukier niszczy nasz organizm, jeżeli podawany jest w niewłaściwy sposób i jest go za dużo. Czyli dieta bogata w węglowodany nas zabija. A wszystko, co pomaga nam w normalizacji poziomu glukozy, jest tak ważne. Aloes to jest, można powiedzieć, odporność, to jest jak pierwszy punkt, drugi zgaga i refluks, to jest drugi punkt, i cukrzyca i odchudzanie to jest trzeci punkt. Mówię o zastosowaniach wewnętrznych. To jest według mnie najważniejsza cecha aloesu. Czwarta, przypomnę ją, chociaż bardzo oczywista, to jest piękna skóra. I to jest czwarty element, który warto zapamiętać z aloesu. Dodaliśmy do aloesu również ekstrakt z dzikiej róży, dlatego że to jest dodatkowe wsparcie odporności, tak, i dobrego samopoczucia, dlatego że synergia działania substancji naturalnych i stabilizacja ich, nazwijmy to, postaci chemicznej jest kluczem do tego, że jeżeli zastosujecie jakiś ekstrakt, tutaj mamy aloes i dziką różę, to one wam szybko pomogą. I wierzcie mi, i mówię to z praktyki, spróbujcie. Działa bardzo szybko, jest bardzo skuteczny, szczególnie u osób, jak chcecie zobaczyć spektakularne efekty, u osób ze zgagą, z refluksem, ze stanami zapalnymi żołądka. Szanowni państwo, dzisiejsza gwiazda, Aloe Plus, czyli detoks i regeneracja. Stosujemy, jeszcze raz przypominam, na czczo, 3 razy dziennie łyżka stołowa Aloe Plus, popijając wodą. A chyba jeszcze dzisiaj nie jest dostępny, ale z tego, co mi przekazano, powinien już chyba od jutra być dostępny w willoway.com. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie.
dzisiaj konkret aloesowy. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się coś dowiedzieć, bądź chcielibyście, żebym zarekomendował jakąś kurację, suplementację mieszankami Willoway, piszcie bardzo proszę pytania@willoway.com. Zapraszam serdecznie jeszcze raz do Kebella Beauty Clinic w Katowicach lub do Kale, do naszej siedziby, do Nature Day, gdzie mamy nasz gabinet fitoterapii i dietetyki, gdzie możemy sobie dobierać różne nasze kuracje ziołowe. Pięknie dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.